Witam w pierwszym odcinku z serii Od Zera do Modera. W tym odcinku zaimportujemy sobie model do programu z Modeler 3 oraz opiszemy jego funkcje. Pierwsze co musimy przejść do moich dokumentów, do folderu Eurotrack Simulator 2 mod i odpalić naszą modyfikację. Jako że jesteście początkujący, domyślam się, że pewnie będziecie chcieli najpierw edytować moda, aniżeli najpierw zacząć budować go od początku. Także wypakowujemy sobie folder Vehicle na pulpit. Odpalamy nasz program z Modeler. Klikamy tutaj import, czyli taką kartkę z niebieską strzałką. Przechodzimy na pulpit. Odpalamy nasze ścieżki do modelu. Będziemy pracować na track PMG, czyli to jest ten cały nasz model ciężarówki. Na początek musimy sobie ustawić ścieżkę, z której program ma brać wszystkie tekstury i te inne wszystkie duperele. Czyli w tym wypadku będzie to pulpit. Mod folder to w sumie nieważne. Możemy to zostawić, ale może być też ustawione na pulpit. Klikamy import. Model nam się wczytuje. I tak, pierwsze co, wyświetla nam się messaging bar, czyli wszystkie błędy dotyczące modelu. Poprzestawiamy sobie widok. Tutaj mamy opcje widoku 3D, front, left, top, back, right, bottom, user, perspective i UV mapper. Głównie nas interesuje 3D. Tutaj może zostać left, UV mapper to jest do mappingu, czyli jak nakładamy teksturę na element. Póki co jest to nam niepotrzebne. Tutaj możemy sobie ustawić front, a tutaj możemy ustawić sobie top. Póki co model jest wczytany, nic się tutaj nie wyświetliło. Teraz musimy wyświetlić model poprzez kliknięcie na odpowiednie drzewko. Jak widać, załadowała nam się kabina. Teraz musimy załadować sobie oś. Wszystko odbywa się poprzez kliknięcie właśnie w te odnośniki. Możemy to włączać, wyłączać dowolnie. I tak, podstawowe funkcje programu. Może zaczniemy sobie od, żeby nam tak program na przykład nie mulił. Wyciągniemy sobie tą część kabiny, mamy ją na zewnątrz. I wyciągniemy sobie tą część. I teraz tak, funkcje programu. Będziemy się opierać głównie o ten pasek. Tymi wszystkimi funkcjami. Opcja attach, czyli ona nam łączy elementy. Jak jest za dużo vertexów, czyli za dużo tych wszystkich kropek, to się właśnie dzieje takie coś. Czyli łączy się nam wszystko w jedną całość. Opcja move, czyli no, jak ktoś zna trochę angielski, to ogarnie. To wszystko jest do przesuwania. Tutaj mamy osie. Czyli przesuwa nam to po osi X i nigdzie indziej. Oś Y, czyli przesuwa nam to po osi Y i nigdzie więcej. Oś Z, czyli przesuwa nam to element wzdłuż po osi Z. Tutaj mamy inne opcje, rotate, czyli możemy obracać sobie dany element. Skalę, czyli skalowanie elementu. Opcje rozłączania, czyli tutaj jest, musimy przejść Modify, Submesh i tutaj mamy ikonkę do rozłączania elementów.
Żeby rozłączyć element, musimy przejść na werteksy, kliknąć sobie na dany element. Teraz musimy przejść do opcji Surface, bo z modele 3 ma takie coś, że po eksporcie łączy nam wszystkie elementy, które mają tą samą teksturę. I na przykład jak potrzebujemy zmodyfikować sobie coś na grillu, nie wiem, na przykład tą kratkę dać w inny kolor, no to ona jest połączona, a żeby się tu nie babrać i nie zaznaczać pojedynczo, to ktoś wymyślił opcję Separated i wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy i nam tutaj część zaznaczy. Potem klikamy sobie Shift i dalej prawy przycisk myszy i zaznaczamy sobie wszystko po kolei. Należy zwrócić uwagę oczywiście na to, czy nam wszystko zaznacza, bo na przykład tutaj nam elementów nie pozaznaczało niektórych. I to wszystko trzeba uwzględnić. Oczywiście jak mamy miejsce, żeby to rozłączyć, to możemy to rozłączyć poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy, przeciągnięcie i również nam zaznaczy. Jak zaznaczymy sobie to, co nas interesuje, wystarczy opcją Detach przejść, kliknąć na poligon i nam dany element rozłączy. Mamy go teraz rozłączony, możemy sobie z nim zrobić co chcemy. Dodatkową funkcją, która nam się przyda, jest Surface Paint, czyli ściemnianie lub rozjaśnienie elementu. Wystarczy kliknąć na to, po czym kliknąć na element. Ustawiamy sobie kolory. Ta opcja służy do wyrównania kolorów na całym modelu. Ja to robię tak, że początkowo wybieram kolor biały. Potem klikam znowu. Ustawiam tutaj 30. Tu kolor czarny. Tu kolor czarny. OK. I mamy wszystko w jednolitym kolorze. Dobra, myślę, że w tym odcinku to będzie na tyle. W następnym odcinku zaimportujemy sobie model, dodamy do niego jakiś obiekt i wyeksportujemy i zobaczymy, jak to będzie wyglądało w grze. Także do następnego. Cześć.